jesteśmy na Lotos Stadionie Letnim w Gdańsku, gdzie spotkaliśmy się z gwiazdami, moim pilotem Maćkiem Szczepaniakiem, Arturem Siódmiakiem, inicjatorem tego wydarzenia, i wieloma innymi gwiazdami, które mają za zadanie, bo czujemy wielką odpowiedzialność, promować bezpieczeństwo na wakacjach i w trasie. Ja zazwyczaj dbam o to, aby kajetan dotarł do celu, bo takie jest moje zadanie w aucie, natomiast wy, planując wakacje, zaplanujcie drogę wcześniej, sprawdźcie, którędy będziecie jechali, gdzie możecie zrobić przerwę. Jeśli jedziecie z dziećmi, oczywiście zadbajcie również o ich bezpieczeństwo i wygodę. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Zaczyna się sezon letni i warto sobie to wszystko przypomnieć. Już po raz szósty Lotos Stadion Letni jest dostępny dla kibiców. Organizujemy wiele imprez w dyscyplinach plażowych, odwiedzają nas gwiazdy sportu. Jest bardzo dobra okazja, żeby z domu wyjść i się przejść nad morze. Także dlatego wszyscy się zebraliśmy z wnukami razem i z córką i przyjechaliśmy. Patrzymy, jak chłopcy grają w piłkę ręczną. Ciekawie jest, jest fajnie. Tu akurat jesteśmy przyjezdnymi, także ciekawie jest. Za chwilę dziewczynki też nam pokażą, jak można tutaj aktywnie wypoczywać. Na razie chłopaki grają, także czekamy. Warto się ruszyć zawsze, szczególnie jak jest taka pogoda i szczególnie jeżeli jest gdzie się ruszyć, a tu jest gdzie się ruszyć, także jak najbardziej polecam. Gwiazd wieje, ale jest cieplutko, może być. Zachęcam was do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. To jest idealne miejsce do tego, żeby w ogóle zacząć się ruszać. Króluje tutaj piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka i wiele atrakcji, które oferujemy jako obiekt Lotos Stadion Letni Gdańsk. Zapraszamy nad morze, na polskie morze, na plaży do Gdańska. Mamy być zawsze bezpieczni. Dbajcie o to i odwiedzajcie nas tutaj podczas wakacji.